Sportowcom kibicuje sponsor programu Marka Pol Control, właściciel stacji kontroli pojazdów ulica Jana Skolna 2, a w Zielonej Górze. Cała drużyna Stelmetwalu falubazu Zielona Góra przez dwa dni będzie w Zielonej Górze, odwiedzimy wiele miejsc, spotkamy się z kibicami. W planie tego zgrupowania jest wizyta w. W przedszkolu, wizyta w szkole podstawowej, wizyta w liceum, czyli jeżeli chodzi o tych naszych kibiców najmłodszych, to przejdziemy przez takie trzy, trzy pokolenia. Ale spotkamy się także z kibicami najstarszymi. We wtorek, 28 lutego, w sali w Muzeum Ziemi Lubuskiej spotkamy się ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku. W tym roku nawiązujemy współpracę z tą instytucją. Weźmiemy udział w treningu piłkarskim w terenie Szykarskim odwiedzimy też wirtualną strzelnicę w jednym z zielonogórskich liceów. Także dwa, dwa dni bardzo intensywne, skończymy to 60 godzin z falubazem w środę 1 marca z, z śniadaniem biznesowym z naszymi sponsorami i bezpośrednio po tym, po tym spotkaniu, po tym śniadaniu wyruszamy stąd z klubu do Świnoujścia na już zgrupowanie sportowe. To się sprawdza, bo to jest kolejna tego typu akcja, chociaż mam wrażenie, że w tym roku jest dużo takich punktów których jeszcze nie próbowaliście, prawda? Tak, no co roku staramy się y, przygotować kilka, y, kilka takich elementów nowych. Y, mamy kilka takich sprawdzonych, stałych, jak chociażby właśnie trening y, z piłkarzami y, Akademii Maczka Murawskiego. Gramy z nimi y, co roku. Rok w rok spotykamy się na takich wspólnych zajęciach. Y, szkoły i przedszkola, czyli wizyty z uczniami i przedszkolakami to również taki stały, stały punkt, no ale staramy się zawsze znaleźć coś Coś innego. W tym roku będzie to, tak jak już wspomniałem, strzelnica wirtualna, będzie to trening koszekarski z koszkarzami SKM Zastal, no a także spotkanie z seniorami z Uniwersytetu III Wieku.